Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Sylwia Świsłowska i chciałabym Wam dzisiaj pokazać nasze zajęcia Super Rackets. Bo nie wiem czy wiecie, ale w naszej firmie Paro oprócz zajęć Wingi prowadzimy zajęcia z koncentracji i uważności. Co to jest? Na czym one polegają? Chciałabym Wam pokazać obrazowo. Dlatego mam ze sobą taką tablicę, na której są nasi superbohaterowie. Pani Rakieta i Pan Rakieta. Kim oni są i czym się charakteryzują. Oni mają w sobie różne moce. Moc spokoju, uważności, moc opanowywania emocji, moc mądrości życiowej oraz moc koncentracji, która pomaga nam szybciej i łatwiej zapamiętywać. Pan i Pani Rakieta mają swoje cele, intencje i marzenia. Tak jak i my, mam nadzieję, mamy swoje marzenia i cele. I popatrzcie, tak jak w życiu bywa, kiedy mamy zbyt dużo informacji, zbyt dużo się dzieje w naszym życiu, nasze cele przykrywają chmury. Chmury to są nasze myśli, czasem trudne emocje, z którymi ciężko sobie poradzić. Na naszych zajęciach Pan i Pani Rakieta uczą nas, skąd pochodzą te nasze myśli, emocje i jak sobie z nimi radzić. Tak, aby znowu odsłonić nasze cele i marzenia, żeby droga do nich była coraz bardziej prosta. Czyli podsumowując, co robimy na naszych zajęciach? Bardzo dużo rozmawiamy o emocjach. Skąd one są i jak sobie z nimi radzić. Ponadto robimy ćwiczenia oddechowe. Oddech uspokaja. Oddech również dodaje energii. Ćwiczenia oddechowe również poprawiają odporność. I trzecie, uczymy się koncentracji. Uczymy się tego, żeby szybciej i łatwiej zapamiętywać dany materiał, to co chcemy robić w szkole, czy również w pracy. I w tym momencie zaczniemy od pobudzenia dwóch półkul mózgowych, robiąc dwa proste ćwiczenia. Wyciągamy dwa palce, środkowy i wskazujący, i kładziemy na siebie dwa środkowe oraz dwa wskazujące. Co my będziemy robić? Pokażę Wam ćwiczenia, następnie je wytłumaczę. Hop, 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 hop. I schodzę w dół. Czyli tymi schodkami idę do góry oraz idę do dołu. Jak ja to robię? Wskazujące palce idą do środka, czyli przy kciuku. Środkowe palce idą na zewnątrz. Znowu wskazujące palce idą do środka, środkowe na zewnątrz. I próbujemy to robić. Nie zawsze wyjdzie od razu. Nawet już ćwicząc, nawet kiedy nie wychodzi, pobudzamy nasze dwie półkule mózgowe. Kolejne ćwiczenie, jedno z moich ulubionych, to strzała. Czyli mamy strzałę, która goni jeden palec. Strzała goni jeden palec, zamieniamy. Strzała goni drugi palec. Ciach, strzała goni dwa palce. Strzała goni również dwa palce. Trzy. Trzy. Cztery. Cztery. Pięć. Pięć. Taka ciekawostka. Jeżeli się uczycie i weźmiecie nagle telefon, bo ktoś do Was zadzwonił, ktoś do Was napisał, powrót do tego samego stanu skupienia to jest 15 minut. Robiąc nasze ćwiczenia, powrót do tego stanu skupienia to będą tylko 2 minuty. Jeżeli chcecie szybciej i łatwiej zapamiętywać dany materiał, możecie puścić nawet nasz film na kanale YouTube, gdzie ćwiczę tam z muzyką, która również pobudza nasze dwie półkule mózgowe. I nie musicie robić tam całego układu. Wystarczy, że wybierzecie sobie kilka ćwiczeń z tego, co tam pokazuję i będziecie robić to do muzyki, która również pobudza. Ja w tym momencie włączę tą muzykę i zrobimy te dwa ćwiczenia do tego stałego rytmu. Popatrzcie. Słyszycie tą muzykę? Więc teraz ciach, 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 hop, hop.
właśnie, jak niewiele trzeba, żebyście teraz szybciej myśleli, żebyście szybciej zapamiętywali. Więc teraz, jak to zrobicie, naprawdę wrzućcie mi filmiki w komentarzu, tak żebym mogła zobaczyć, jak Wy to ćwiczycie i jak Wam idzie. Kolejne ćwiczenie. Co my tutaj będziemy robić? Popatrzcie. Mam tutaj tort. Na szczęście jest zdrowy i nie tuczy. Więc wybieram jedno z ćwiczeń, które zaleca Pan Rakieta na koncentrację. Co tutaj jest? Co mamy w tym pudełku? Czy jesteście ciekawi? Jedno z tych ćwiczeń, które zaleca Pan Rakieta, to jest karty i ustawianie domków z kart. Popatrzcie, takie proste ćwiczenie. Myślę, że karty każdy z Was ma w domu. Ja tutaj mam karty Pana i Pani Pana Rakiety i popatrzcie. Ustawiam domek. Mogą mi się również ręce trząść. I pomyślcie, co jest potrzebne, żeby ustawiać te domki, żeby one rosły w górę. Spokój, koncentracja, ale również cierpliwość. Tak? Cierpliwość, żeby osiągać swoje cele, jest nam w życiu bardzo potrzebna. I nie my na tych zajęciach się bawimy, ale im więcej będziemy robić ćwiczeń z koncentracji, tym łatwiej nam potem będzie w życiu, w takich rzeczach, których nam bardziej zależy, żeby znowu jak najszybciej się skoncentrować. I kolejne ćwiczenie, które chciałabym Wam powiedzieć, to jest świadomy oddech. Czyli w tym momencie popracujemy z naszym oddechem. Świadomy oddech, no właśnie, czyli jaki on jest. Chciałabym, żebyście teraz zamknęli oczy. Ja również zamknę oczy i poprowadzę Wam to ćwiczenie. Usiądźcie wygodnie. Ja również się poprawię. Zamykam oczy. Weź głęboki wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Pomyśl o swoim oddechu. Jaki on jest? Głęboki czy płytki? Szybki czy wolny? Może Twój oddech gdzieś jest w Twoim ciele? Gdzie go czujesz? Gdzie go czujesz najmocniej? Sprawia Ci trudność czy przyjemność? A może Twój oddech ma jakiś kolor? Jaki jest ten kolor? Weź głęboki wdech i wydech. Uśmiechnij się do siebie. Uśmiechnij się do swojego oddechu. Jak jesteś gotowy, gotowa, otwórz oczy. Jak się teraz czujesz? Co czujesz w swoim ciele? Kiedy uśmiechasz się do swojego oddechu, który jest nam tak bardzo potrzebny. I ostatnie ćwiczenie, które zachęcam Cię, żebyś robił, robiła codziennie. Za co dziś możesz podziękować? Wdzięczność to jest najmocniejsza emocja, jaką mamy. Kiedy jesteśmy wdzięczni, nie możemy mieć innych emocji, tych nieprzyjemnych, frustracji, stresu, zazdrości. Mamy tylko wdzięczność, a jednocześnie miłość. Kiedy jesteś wdzięczny i kiedy dziękujesz, prosisz dwa razy. Więc bądźmy wdzięczni
za te nawet najprostsze rzeczy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, do zobaczenia.